Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj lekcja nietypowa z kamerą w ręku, a do tego, jak widać, jestem w samochodzie. Nieraz już was nakłaniałem, uczcie się angielskiego przez otoczenie. Widzicie jakieś słowa? Uczcie się, sprawdźcie, co to znaczy. Sprawdźcie w Longmanie przykłady i tak dalej. Więc dzisiaj chciałem wam pokazać właśnie język angielski na przykładzie samochodu. Ostatnio mi wyskoczyło tutaj na tak zwanym blacie, wyskoczył mi pewien komunikat. Zaraz wam go włączę i pokażę, bo jest ciekawy angielski w nim. Natomiast wcześniej popatrzmy, że tu na kierownicy mamy pewne słowa, tak? Tu mam jakiś source, czyli źródło, tak? Bo ja sobie tu naciskam, czy chcę wybrać radio, czy chcę wybrać CD i tak dalej. Natomiast po prawej stronie mam ustawienia co do tempomatu, tak? Czyli set. Ustawiam sobie tu zadaną prędkość, a potem tempomat mogę wyłączyć, odrzucić, cancel. Bardzo ciekawe słowo. Podejrzewam, że w Longmanie będzie W1S1. Sprawdźcie sobie. Popatrzcie na przykłady. Przykładowo, nie wiem, spotkanie zostało odwołane w stronie biernej. Skoro go nie ma, no to strona bierna od czasu present perfect, żeby pokazać związek z teraźniejszością, czyli the meeting has been cancelled. No i jak ja tę prędkość zadaną odwołam, to potem mogę do niej wrócić i to jest to słowo, tylko tu jest w skrócie. Także to nie jest jakiś tam rest, tylko to jest skrót od resume. Bardzo ciekawe słowo. Resume. Wznowić. Przywrócić. Przykładowo, nie wiem, pochorowałem się i chcę przywrócić, wznowić mój trening. I need to resume training. Ok, a teraz już popatrzmy na ten komunikat, o którym mówiłem. Włączę zapłon. I mamy service due soon. No pewnie każdy się domyśli, o co chodzi, czyli soon wkrótce. Service to przegląd, czyli zbliża się przegląd, ale co to jest to due? Bardzo ciekawy przymiotnik. Jeżeli coś jest due, to znaczy, że to coś jest zaplanowane. Jakieś spotkanie, na przykład due on Monday, że zaplanowane na poniedziałek. Uwaga, tego słowa nie wolno mylić ze zwrotem due to z powodu. Zwłaszcza, że po tym przymiotniku tu akurat nie ma, ale gdyby był czasownik, też by było due to. Także mamy dwa due to, nic ze sobą nie mające wspólnego. Robiliśmy o tym lekcję, link wam wrzucę u góry i w opisie. Ok? Dzięki.